Mecze pomiędzy drużynami z Polkowic i Gorzowa Wielkopolskiego zawsze charakteryzowały się wysokim poziomem emocji i nieustanną walką. Kibice, którzy przyszli do hali w Polkowicach, liczyli na to, że i tym razem będą świadkami zaciętego boju. I rzeczywiście walki było sporo, z tym, że argumenty czysto koszykarskie tym razem były zdecydowanie po stronie polkowiczanek. Podopieczne trenera Wadima Czeczury od samego początku miały przewagę i kontrolowały przebieg gry. W pierwszej kwarcie z bardzo dobrej strony pokazała się Angelika Stankiewicz, która dwukrotnie przedziurawiła kosz rywalek z linii 6,75. Dzięki temu była po 10 minutach najskuteczniejszą zawodniczką na parkiecie. Pierwsza kwarta zakończyła się wygraną gospodyń 23-13. W drugiej nadal to podopieczne trenera Wadima Czeczuro były zespołem lepszym. I to w każdym elemencie koszykarskiego rzemiosła. Panowały w walce pod tablicami, miały wyższą skuteczność rzutów, notowały mniej strat. To wszystko przekładało się na rosnącą przewagę MKS-u. Na przerwę do szatni polkowiczanki schodziły przy 15-punktowym prowadzeniu. Po zmianie stron polkowiczanki kontynuowały bardzo dobrą grę. Ostro broniły, szybko przechodziły do ataku i panowały pod tablicami, dzięki czemu zdobywały sporo punktów po ponowieniach. Po 30 minutach nasz zespół prowadził różnicą 17 punktów i stało się jasne, że raczej tego meczu nie przegra. W ostatniej odsłonie polkowiczanki grały rozważnie i ostatecznie pewnie pokonały akademiczki 75-56, odnotowując czwarte zwycięstwo z rzędu pod wodzą nowego trenera. Cały czas miałem obawy, bo znam Gorzowską szkołę koszykówki. Wiem, że dziewczyny wychowały się w Gorzowie praktycznie i grają naprawdę od początku do końca, co mnie zawsze imponowało. Staram się to też zrobić w swoim zespole, w naszym zespole, bo naprawdę obojętnie jaka sytuacja, dziewczyny walczą do samego końca i jest bardzo niebezpiecznie. Był taki moment, że tam, nie wiem, z 18 punktów zeszło nagle na 10, coś takiego, i była inicjatywa w rękach Gorzowa. Dlatego ja uprzedzałem dziewczyny, że musimy cały czas grać 40 minut, grać na pewnej koncentracji. No, raz wychodziło, raz nie wychodziło. Staraliśmy się, tak jak Darek powiedział, że jest 22 asysty, jednak zespół gra 12 strat, to też jest w końcu dobry wynik, ale no, nadal mamy jeszcze dużo do poprawienia. I tak jak mówię, że jeszcze raz pogratulować swoim dziewczynom i dziewczynom z Gorzowa, trenerowi oczywiście, bo naprawdę, no szczerze mówiąc, spokojny nie byłem przez cały mecz, krótko mówiąc, może ostatnie półtorej, dwie minuty, bo znam tą szkołę, znam tych walczaków i do końca trzeba było trzymać markę, to samo dziewczyna mówiła w szatni. Od samego początku wiedziałyśmy, że to nie będzie łatwy dla nas mecz. Trener uczulał nas przed tym, jednak zostawiłyśmy serce na parkiecie, walczyłyśmy do samego końca. Cieszy fakt, że miałyśmy 17 zbiórek w ataku i 19 punktów drugiej szansy. Myślę, że to zaważyło o tym, że wygrałyśmy ten mecz. Jestem bardzo dumna z dziewczyn i myślę, że pójdziemy za ciosem i tylko będziemy wygrywać w kolejnych meczach. Grę polkowiczanek komplementował trener akademiczek Dariusz Maciejewski, który podkreślał, że jego zespół nie miał za wiele do powiedzenia. Zespół był dzisiaj faworytem i tego udźwignął ciężar i tak naprawdę nie był to dla zespołu gospodarzy trudny mecz. No, przegraliśmy na pozycji 4-5, no, fizycznością totalnie, kompletnie żeśmy zbiórkę w ataku przegraliśmy 17-10, z tego akcje powtórne, 19 punktów zdobitek zdobył zespół gospodarzy i przegraliśmy 19 punktami, ale to nie tylko to, że to jedna cyfra jest taka straszna dla nas, ale ogólnie brakowało nam tutaj w takim meczu, właśnie po to została nasza ta Kelly zakontraktowana, żebyśmy tak fizycznie nie przegrywali z zawodniczkami amerykańskimi pod koszem, bo to było jakby, to ustawiło mecz. Ale generalnie zespół grał dobrze, mądrze, dzielił się piłką, 22 asysty Polkowic, no to można komplementować, duży spokój, kontrola gry i staraliśmy się na tyle, na ile mogliśmy i tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, ale myślę, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Złożyło się tak, że w dniu dzisiejszym i w sytuacji takiej, jakiej jesteśmy, nie byliśmy w stanie pograć tutaj o zwycięstwo, a jedynie myśleć o tym, żeby takie mecze dawały nam dużo wiary w to, że potrafimy wygrywać z tymi zespołami, na które dzisiaj będziemy się bardzo mocno nastawiać, a za tydzień nas właśnie taki mecz czeka. Jeszcze raz gratulacje i życzę dalej powodzenia. Pokonując gorzowianki, nasz zespół odniósł piąte zwycięstwo w siódmym meczu. W najbliższą sobotę nasz zespół rozegra kolejny mecz. Tym razem zmierzy się w Sosnowcu z tamtejszym JAS FBG.